Serwis sportowy sponsoruje Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie. 8 października zapraszamy na serwis sportowy. Piłkarze Pogoni Sokoła Lubaczów pokonali w sobotę dotychczasowego lidera klasy okręgowej KS Wiązownica 0-1. Bramkę dla Lubaczowian zdobył Radosław Hojdak. Bramka padła w 20 minucie po podaniu Damiana Poluchy. Gospodarze mimo usilnych starań nie zdołali zmienić wyniku do końca meczu. Drużyna z Lubaczowa zajmuje obecnie 6 miejsce w tabeli, tracąc do lidera jedynie 3 punkty. Liderujący w tabeli B-klasy Rolnik Wólka Krowicka zagrał swój ostatni mecz z Ursusem Dachnów. Niestety spotkanie nie przyniosło rezultatu. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. Zalew Stary Lubliniec wygrał z Dębem Cetula 3-1, dzięki czemu awansował na pozycję wicelidera tabeli. Leśnik Płazów dzięki wysokiej wygranej z Walterem Opaka 7-2 zajmuje obecnie w tabeli 3 miejsce. Unia Łukawiec wygrała spotkanie z LKS-em Ryszkowa Wola 2-1, a zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Błękitni Zalesie zremisowali swoje wyjazdowe spotkanie ze Zjednoczonymi Zabiała Stare Sioło 2-2. Po 9 kolejce rozgrywek w lubaczowskiej A-klasie na szczycie tabeli nadal bez zmian. Liderem pozostaje drużyna z Oleszyc, która pokonała na wyjeździe drużynę Piast Antoniki 0-4. Niespodziewanie Wiktoria Stary Dzików pokonała u siebie Roztocze Narol 2-1. W meczu Startu Lisie Jamy z ostatnią drużyną w tabeli, Gwiazdą Wielkie Oczy, zwyciężyli gospodarze z Lisich Jam, pokonując rywali 3-2. Przedostatnia w tabeli drużyna, Czerwoni Cewków, została pokonana u siebie 0-3 przez Błękitnych Futory. Juwenia Cieszanów nie wykorzystała atutu, jakim było rozegranie meczu przed własną publicznością, i przegrała ze Zdrojem Choryniec 2-3. W spotkaniu Roztocza Rudy Różanieckiej z Huraganem Baśnia Dolna lepsza okazała się drużyna gospodarzy, wygrywając 3-1. Wicelider tabeli Graniczni Krowica przegrał na własnym boisku ze Zrywem Młodów 0-2, dzięki czemu drużyna z Młodowa awansowała na 3 miejsce. Tutaj chyba się nic nie ruszy. Oj, teatr dzisiaj zawojuje do Inauguracyjny mecz w trzeciej lidze piłki siatkowej zagrali Czarni Oleszyce. Zmierzyli się z MKS-em Mosirem Jasło. Po tiebreaku wygrali całe spotkanie 3-2. Dzięki wygranej Czarni zajmują obecnie 3 miejsce w tabeli. Początkowo mecz przebiegał pomyślnie dla gospodarzy, jednak w końcówce pierwszego seta goście nadrobili straty i wygrali 22-25. Następny set również należał do zawodników z Jasła. Zakończył się wynikiem 16-25. W trzecim secie szczęście uśmiechnęło się do zawodników z Oleszyc i pewnie wygrali 25-19. Pełen emocji był czwarty set, jednak gospodarzom udało się go wygrać wynikiem 25-23. Piąty set zdecydowanie należał do gospodarzy, zakończył się wynikiem 15-7. Czarni całe spotkanie wygrali 3-2. Yeah.
Pół tysiąca biegaczy stanęło na starcie 35. PZU Maratonu Warszawskiego, który odbył się w miniony weekend. Wśród tej licznej grupy znaleźli się również reprezentanci Lubaczowa i Oleszyc. Najlepszy czas spośród lubaczowskich biegaczy osiągnął Zbigniew Dorota, który w klasyfikacji generalnej zajął 509 miejsce z czasem 3 godziny 14 minut i 49 sekund, a w klasyfikacji służb medycznych uplasował się na 13 miejscu. Na mecie pojawiła się także Magdalena Lachowska-Wójciak z Lubaczowa, która z czasem 3 godziny 54 minuty i 3 sekundy zajęła 2771 miejsce w klasyfikacji generalnej i 45 miejsce w kategorii kobiet do 20 lat. Swoje życiowe wyniki poprawiły także biegaczki z Oleszyc Iwona Jasic, 4062 miejsce, która z czasem 3 godziny 57 minut i 9 sekund zajęła 12 miejsce w klasyfikacji służb mundurowych, oraz Jolanta Dorota, która maraton przebiegła w czasie 4 godziny 20 minut i 57 sekund. 11 października w piątek o godzinie 17 w Biurze Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie odbędzie się spotkanie organizacyjne Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Tematem spotkania będą ustalenia organizacyjne co do udziału w lidze w sezonie 2013-2014. Miejski Ośrodek Sportu w Lubaczowie zaprasza do udziału w halowej amatorskiej lidze piłki nożnej plus 35. Zgłoszenia drużyny do udziału w tym turnieju przyjmowane są do końca października w Miejskim Ośrodku Sportu w Lubaczowie. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszamy na kolejne spotkanie już za tydzień. Do zobaczenia. Serwis sportowy sponsoruje Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie.